A więc tak to rozwiążemy. Cholera. Czerniasz, broń! Broń! Teraz oddaj mi go i zjeżdżaj stąd. Wiesz co? Zmienimy warunki umowy. I na pewno to nie był żaden policjant, prokurator, czy ktoś inny z organów ścigania. Żaden federalny. Ja wam się teraz nie przydam, chłopaki. Przydasz się, nie załamuj się, chłopie. Przestań tak gadać. Przestań gadać, głupoty. Cześć moi drodzy, z tej strony Spana, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie na moim kanale i w kolejnym odcinku serii Życie Gangstera. Dzisiaj w końcu możemy się przywitać na samym początku, bo na ostatnich odcinkach, moi drodzy, na samym początku działo się wiele, moi drodzy, bardzo wiele. No, nadganiamy tempa w tej serii niesamowicie. Ja czasami sam już tracę kontrolę, wiecie, jakby mnie te wątki tak przerastają, że ja siedzę i nagrywam ten odcinek i tak. What's going on, moi drodzy, także jeżeli chcecie więcej ciekawych wątków, więcej odcinków i więcej fajnego kontentu, koniecznie zostawcie łapkę w górę, a jeżeli zostawicie 12 tysięcy do godziny 23.59, to kolejny odcinek już pojawi się jutro. Widzicie, jak ja jeżdżę? Jeżdżę jak skończony kretyn, moi drodzy, ale jadę w jedno specjalne miejsce. Skontaktował się ze mną Richard, a ja potrzebuję mocnych zawodników, którzy mają pieniądze, władzę i inne sposoby, dlatego jadę do Richarda, który poprosi mnie o jakąś dziwną przysługę związaną z jego ochroniarzem, o którym zresztą mówiłem, że jest jakiś podejrzany już x odcinków temu, ciekawe czy pamiętacie. Także gdzieś tam Richard o nas pamiętał i teraz do nas zadzwonił. Ja potrzebuję sojuszników do tego względu, że z Raxonem, moi drodzy, mamy problem kurde z połową miasta, także przydadzą nam się sojusznicy. No i może przy okazji dowiem się, co słychać u Harego, bo jak ostatnio dobrze wiecie, moi drodzy, to nie mam kontaktu z Harem. Ej, kochani, yo, jakoś inaczej pamiętam tą willę. Ona zawsze taka była? No witam. No Boże, myślałem, że to Anton idzie. Nie, to ja tu sam mieszkam. Wiesz co, potrzebowałem ucieczki od zgiełku miasta, od bogactwa i roztropów, dlatego skupiłem własne rancho. No właśnie widzę, tu wcale nie ma nic bogactwa. Dobra, jestem tutaj, to o co chodzi? Tak. Wiesz co, może pogadajmy w domu, bo nie wiem, kto mnie podsłuchuje. Okej. Już wszystko się dowiedziałem. A może staremu się na stare lata w dupie poprzewracało, moi drodzy, i kościół po prostu panikuje. On już jest staruszek, kurde, on ma 7 dych zaraz. Nie wiem, ile ma ojciec Franklina, dajcie znać w komentarzach. O, jest ochroniarz. Dobry. Zapraszam do środka. Ochrona niech poczeka na zewnątrz. O kurde, jakie wejście. Wow. Ty. Mówiłem, że nic bogactwa nie ma. Jak byłem tu kiedyś, x lat temu, to ja pierdzielę, co się stało? No, mały remont. Kurde, ale chata. No właśnie, no postarali się. Ale salonik taki mały trochę. No, sam mieszkam, tak? Coś ty jeszcze czasami wnuczek do mnie przyjedzie, z kolegami, z dziewczyną. Dobra, zwracam honor, mogę tu wejść? No pewnie. Co? O kurde, ty pokój security widzę. O Jezu, coś ty człowieku kupił za... Chcesz to sprzedać? To za grosze poszło. No nie, bo ja krowy pasę. W sensie ostatnio krowę mi przejechał ktoś. Sorry. A tam na górze coś jeszcze jest, nie? Tak, można się przejść. Ej widzowie, pierwszy raz widzę taką chatę w GTA. Naprawdę jakby robi na mnie pozytywne wrażenie i w ogóle optymalizacja tego interioru, moi drodzy, jest niesamowita. Słuchajcie, jak wchodzę do interiorów, to ja mam tak 120-130 FPS-ów na fajbym mnie stałych, moi drodzy. Jak wchodzę do różnych interiorów, to spada mi o 50-60 FPS-ów. W tym interiorze mam w tej chwili obecnej 154 FPS-ów, moi drodzy. Niesamowicie ktoś się przyłożył do tego, żeby nie dość, że detale ładnie tutaj dokryć, to jeszcze zachować fajne klatki. Wielki plus dak twórcy. Kurde, ej, fajna chata. Dzięki. Coś jeszcze tu jest poza tymi dwoma? Tu dwie sypialnie? No jeszcze tam jest. Yo, a i basen jest, wszystko jest. Z zewnątrz się to też coś tam zmienia, czy tylko wewnątrz? Łazieneczka, nieźle, no. Nie no, chyba wewnątrz. Ale nie podoba mi się nazwa mojego rancha, będę musiał je zmienić. Ej, to jest dobry pokój. A dziękuję bardzo. No dobra, to jak już jesteśmy tutaj... Właśnie, to tutaj można to obgadać, bo tu jest... Cicho. Co się dzieje? Wiem wszystko. Pamiętasz tego ochroniarza? Którego? Tego twojego? Tak. No, pamiętam. Co z nim? Pamiętasz go? Tak, pamiętam. Co się z nim stało? On jest na dole, przy drzwiach. Odkryłem. Ja już sobie zmieniłem ochronę, ale ten jest jakiś podobno bardzo dobry. Cały czas on mnie śledzi. To jest jego sprawka i tej ochrony. I oprócz tego, na dodatku...
odkryłem, że okradali mnie od dłuższego czasu na horrendalne sumy, a no ja sobie nie pozwolę, nic z tego nie robili, ochrona totalnie nie ochraniała, więc pamiętasz tego ochroniarza, o którym ci mówiłem? Mhm. Już nie jestem taki jak kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, nie załatwiam tego w taki sposób, dlatego prośba do ciebie, czy byłbyś w stanie to załatwić? Ale załatwić jak, o co ci chodzi? Ten człowiek musi zniknąć, namen. Nazywaj rzeczy po imieniu. Po imieniu? Masz go po prostu zabić. Nie zakopać gdzieś, nie wiem, ja go mam kurwa nie widzieć na moich oczach. Dobra, ale to będzie kosztować. Ile? 50 tysięcy. Myślę, że możemy się na tą sumę dogadać. Porównają tyle, ile oni mi okradli. Ta cholerna firma, to nie są duże pieniądze. Dobra. A ty co do mnie miałeś? Słuchaj, potrzebuję znaleźć jakiś większy budynek w mieście, może kogoś znasz. Moja firma strasznie, że tak powiem, bardzo ciasno nam się zrobiło. Okej. Potrzebowałbym miejsca, które jest w miarę bezpiecznym miejscu i ma sporo miejsca. A chodzi ci o hangar, gdzie moglibyśmy się magazynować? Tak, żeby tam było biuro i manga. Znaczy w zasadzie to może być bardziej jakby nawet hangar, bo chcę to używać potem do interwencji. Chciałbym rozwinąć swoją firmę, więc... Okej, do większej ekspansji powiadasz. Tak jest. Okej, dobrze. Wiesz co, porozmawiam, popytam i dam ci znać. Dobra. Teraz ten twój ochroniarz. Mogę to załatwić tu, czy mam go gdzieś wywieźć? A, najlepiej gdzieś go wywieźć, żeby nikt go nie zobaczył. To nie może być ze mną powiązane. No, zarobię to małą szopkę, chodź. No dobra, moi drodzy, 50 tysięcy. Myślę, że spoko. Jak z zapłatą? Ilu ich jest? No, myślę, że są rozmieszczeni. Ochroniarz! Tak? Zwołaj resztę w jedno miejsce. My zrobimy zebranie integracyjne. Okay. Na ogrodzie. Zobaczymy, ilu ich jest, widzowie, wtedy podejmę sposób, jaki sobie zadziałem. Moi drodzy, kozak jest ta willa. Boże, jakby kiedyś on chciał sprzedawać tą chatę, to ja bym chciał ją kupić. Ale wiecie, co chcę zobaczyć? Pierwszy, czy da się... Ja pierdziel, ale kozak. Yo. Podobało mi się, że to wszystko jest takie poukrywane, mało ten widoczne, nie? To jest dobre. Czy da się to jakoś wejść? Da się, moi drodzy. Super to wygląda. W ogóle nie widać, że tutaj coś jest. A pytanie jak z garażami, to też jest istotna kwestia. A i zamknął ten stary pryk jeden garaż. A ten garaż by się odblokował, moi drodzy, byłoby dobrze. Dobra, ja nie teraz podziwiać chatę, tylko czekam na ochroniarzy. Powinni tu zaraz do mnie przyjść. Jesteś gotowy na spektakl? No właśnie, przygotowałem sobie butelkę dobrego wina. Będę obserwować. A właśnie, co do zapłaty? Co? Jak z zapłatą? Po robocie, czy wychodząc chcesz? O kurde. Nie mówi, że będzie ich trzech. No dobra. Dobrze, panowie, fajnie was zobaczyć w całej okazałości. Tak się składa, że mam z wami troszkę do pogadania, mianowicie mój przyjaciel Richard, którego przez bardzo długi czas obsługujecie, powiedział mi, że ostatnio bardzo dużo pieniążków wydaje się na bezpieczeństwo. I tak się składa, że jak dobrze wiecie, moja godność to Dwayne Hill i też prowadzę firmę ochroniarską. I tak się składa, że jak sobie przekalkulowałem wszystkie koszty, które są zawarte przez pana Richarda, to dochodzę do wniosku, że tak kolosalne pieniądze przeznaczone na ochronę starczyłyby na zakup nawet fajnego wozu, który by mógł wytrzymać cały dostępny arsenał na tym świecie. Ale jak dobrze wiemy, pan Richard to bardzo majętna osoba, bo wyda każdy pieniądz, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Tylko że problem polega w tym, że żadne niebezpieczeństwo aż takie na chwilę obecną mu nie grozi. Mogę coś powiedzieć? Proszę bardzo, Richard. W dużym skrócie robicie mnie w ch**a. Dobra, kontynuuj. Także panowie, wszystko byłoby okej, gdybyś jeszcze jedna rzecz była jasna. Wasza spółka, która nie jest zarejestrowana, nie jesteście w żadnym rejestrze, tylko jesteście jedną wielką, zmyśloną szajką, która wyłudza pieniążki od tego starszego pana. I nie byłoby z tym nic strasznego. I teraz możecie sobie wyjmować do mnie broń i robić, o, teraz cię zabijemy i nie wiadomo co. Tylko problem jest taki, że nie jestem tutaj sam, panowie. I myślicie, że jestem na tyle głupi, żeby teraz tutaj przychodzić i robić takie rzeczy? Rozejrzyjcie się dookoła. To śmiało. Myślicie, że osoba, która pracuje w ochronie, byłaby niezabezpieczona? Albo inaczej, czy wy jesteście świadomi tego, żeby posługiwać się bronią, to trzeba mieć dobre przeszkolenie? Na przykład zobaczmy na ten nóż. Fajnie, co? To jest broń biała, nie? 9 mm podobnie szybciej lata, ale w dobrych rękach... Oj, nie radzę, kolego. W dobrych rękach ten nóż potrafi zdziałać cuda, co nie, Richard?
Dokładnie, a on ma bardzo zwinne roczki. A więc no, mogę wam pokazać, umiem zrobić tak, tak i umiem zrobić tak! Dobra, gdzie jest ten drugi gatek? Wracaj, wiem, że tu jesteś, spokojnie! Dobra, moi drodzy, no, nie będą się gagatki tak bawić kosztem Richarda. Zrobię to najbardziej delikatnie, jak potrafię. A patrzcie się, moi drodzy. Serio, Richard? Udało się! Serio, moją BM-ką? No bo była duża. Ja pieprzę, miejmy nadzieję, że ten biedaczek jeszcze żyje. Dorzucę za naprawę. Koleżko! Teraz mi wygadaj, skąd jesteście. Chyba się nic nie dowiemy, Richard. Może to być głośno, czy nie bardzo? Tak, to bez problemu, to jest rancho. My tu strzelamy do... Problem polega w tym, że to nie są żadni ochroniarze, tylko to są osoby, które działają na industrialce. Prawdopodobnie Chińczycy. Byłeś inwigilowany. O kurde. Pierwszy raz mam z nimi do czynienia od dłuższego czasu. Widocznie... Czyli mogą wrócić? Nie tyle, co mogą wrócić. Ale widać, w jaki sposób działają. Okej, Ta nowa firma ochroniarska, co mówiłeś, masz ją czy nie? No właśnie tak mam, ale nie mam. To odwołają, poczekaj. Okej, no właśnie chciałem poruszyć ten temat. Chłopaki, tutaj Dwayne. Tak, szefie. Przyjedźcie na La Fuente Blanca z workami na śmieci. Słyszycie? Słyszymy. Chodź, pojedziemy przed dom. No dobra. Wisisz mi lakiernika. No i blacharza. Z góry ci narzucam swoje usługi, Richard. Nie sprawdziłeś, czy mają licencję? Okej. Przecież ty z góry wiadomo, że takiego gościa jak ty to można nawalić na kasę. No, na początku mało płaciłem. Czyli mówisz, że z tobą, tak? No najlepiej. To wiesz, co ja ci też zaproponuję w takim wypadku? Wiesz co? Organizuję wigilię. Chciałbyś wpaść? Będzie mój wnuk. Jak Harry? Tak, będzie Harry na mojej wigilii. Kiedy? W piątek, 22. Normalnie. Postaram się wpaść. Patrz, chłopaki. Jeszcze starzy znajomi będą. O, pomyślimy. Chłopaki. Dobry, szefie. Dzień dobry, szefie. Na ogródku dwa ciała, jedno obok stajni. Zapakujcie worki. Przekażcie dla Salwadorowi, on będzie wiedział, co zrobić. Wiadomo, rozumiem. Okay. O kurde, rzeczywiście profesjonaliści. Tak jest quick security, moi drodzy. Nie dość, że cię ochronią, to jeszcze posprzątają. Prosta sprawa. To co? No to dwa w jedno. Myślę, że się dogadamy jak najbardziej. Dobra, to co obiecałem, to poczekaj sekundę, zaraz wracam. Tak to powinno wyglądać, moi drodzy. Jak chcesz, żeby Quick Security, to potrafiło takie rzeczy robić, jakie robi teraz, moi drodzy, więc będziemy to szlifować. Dlatego też się zaczynam rozglądać za nowym loku. Będziemy zbierać pieniądze i wynajmiemy jakąś wielką halę albo jakiś budynek. O kurde. Gdzie jedno? Trzeba. Pierdziele widzowie. Jak ty się go tam zmieścił? Jedna osoba jest w środku. Dobra, czasa, przestań. Gdzie? Wstać go do pokaźnika. Boże, co Dobra. Tu się dzieje, widzowie? Co tu się dzieje? No. Będzie odpowiednio 60 tysięcy wróciłem za ten lakier, za to wszystko. Dzięki. No co, wrzucić ci to samochodu. No, jakbyś mógł, na tyle uprzejmy, proszę bardzo. Czyszczy, szefie. Dobra. Richard, masz jakby śmieci, czy nie bardzo? Ale w tych śmieciach, no tak średnio bym powiedział. Dobra, ogarniemy to. Jak krowę to jeszcze upikcę, to tego nie upikcę na Wigilię. No, lepiej nie. No, dlatego zapraszam cię, twoich chłopaków również. Dobra, git. Dobra, Richard. Interesy stąd to przyjemność. Polecam się na przyszłość. Również dogadamy się do tego i będę dzwonić. Panowie, no radio nie włączę, moi drodzy. Halo, opaki, słyszycie mnie na radio? Halo? Moi drodzy, radio mi się coś psuje. Halo, opaki? Kurde, widzowie, zepsuło mi się radio. Niestety. Halo, opaki? Haro. Tak? Dobra, teraz słyszę. Tak? Słuchajcie, podrzućcie to... Kurde, czekajcie, jak to zrobić. Trzeba gdzie zostawić na auto, macie to w dwóch? W dwóch. Dobra. Można do jednego zapakować. To zapakujcie do jednego i rzućcie to... Właśnie, komu to rzucić, moi drodzy? Chłopaki nie znają się to na może? Tych sprawach. O kurde, Grzegorz, ty chyba za dużo filmów się naoglądałeś, co? Ostatnio oglądałem fajne filmy i teraz tylko tak powiedziałem, więc ten... Co, Grzegorz, chcesz to zrobić? Nie, żartuję. Po tacie masz jakieś nawyki. Kurde, co się w ogóle dzieje, jak ludzi z Quick Security poprosiłem do takiej akcji, moi drodzy. Grzegorz, czekaj, daję ci to wszystko. Dobra, wiecie poczekamy. Co? Podrzućcie to na Burton, tam ktoś to odbierze. Dobra.
Moi drodzy, a ja teraz jadę w pewną uliczkę, zaraz tutaj na prawo. I słuchajcie, ostatnio mieliśmy się spotkać z pewnym policjantem, z którym mieliśmy załatwić pewną rzecz, mianowicie auta QuickJ'a i cała otoczka. Miałem się z nim spotkać, ja trochę zaniedbałem przez tą akcję z Raxonem ostatnio, więc muszę nadrobić te wszystkie zaległości. A tak się składa, że tutaj akurat też jest nasza dzielnica. Dosłownie obok, nie? Ale jaja, więc ja sobie tutaj podjadę, moi drodzy. W ogóle wszystko się kręci ostatnio w tym miejscach tutaj, nie? Dawajcie znaka w ogóle, kochani, też. Znając mapę naszego terenu. Właśnie, trzeba zobaczyć, jak tam ten teren. Co możemy zrobić następne, moi drodzy? Ja myślę, że ten Blue Jazz musi już na ulicach królować. Jest policjant, moi drodzy. No, witam. Udało się w końcu złapać po dłuższym czasie, co? Udało się. No i co się tam dzieje? Co z tymi samochodami? Jak to w ogóle wygląda? No słuchaj, a to jest ktoś dla ciebie ważny? No można tak powiedzieć, właśnie byłem odebrać te samochody, żeby właśnie nie stało się to, co się stało. Majątek na chwilę obecną jest zamrożony przez federalnych. Federalni w to się mieszają? No tak, i jakby tylko wiem to, to co... Spokojnie, no przecież nic ci nie zrobię, nie gryzę. To ty masz krew na rękach? A... Ubrudziłem się, w rzeźni byłem. Nieważne. No, nic ci wracając nie do wątku, policja jakby, można powiedzieć, gówno ma do gadania, bo to jest rozkaz z góry, nie? I ledwo co mogę dotrzeć do jakichś informacji. Wiem tylko, że pojazdy, które były zrekwirowane, są na parkingu policyjnym. Którym? Tam bliżej tego South Central? Tam jest taki parking? Tak, to jest. Dobra, wiadomo do kiedy tam będą? Nie wiadomo. No dobra, słuchaj. To i tak jest dobra informacja, może coś w tym kierunku zrobimy. Pytanie do ciebie odnośnie sytuacji tutaj na Hawick, Burton, na Alcie tam niżej. Mhm. Jak to wygląda teraz, bo ostatnio się tu grubo działo, teraz się uspokoiło. No to... wiesz co, dużo było wtedy roboty, ale teraz jakoś, nie wiem, dziwnym trafem się uspokoiło. Ale patroli jest więcej, bo też widzę, że więcej się przewija. Tak, tak, komendant nakazał patrolom tutaj się kierować. A domyślałem się coś, że ty ten TGS, czy na razie wszystko mamy okej? Okay? Wiem, że jest jakaś nowa organizacja w czerwonych bandanach chodzą. Czerwone bandany. Znakują się jako Originals. Pierwotni. Pierwotni. No, tak słyszałem, że pierwotni. Ciekawe to może być. Ty chyba pierwsze przebudzenie na tych terenach, prawda? Nie wiem. Pierwszy raz widzę taką grupę przestępczą, oprócz pomarańczów. Że to jakieś gnojki prowadzą i wagosi ostatnio się tu kręcą dość często. Jak myślisz, ci cali pierwotni, to coś konkretnego? Jakie macie zdanie w policji na ten temat teraz? Wydaje mi się, że to nic takiego jakby nowego, w sensie poważnego, bo były tutaj nieraz jakieś, próbowały się tworzyć jakieś grupy, ale im się coś nie udawało, bo policja ich rozgrywała. Nawet czasami, znaczy kiedyś była taka nawet sytuacja, że federalni wjechali tutaj. To dobrze. Jakby coś więcej było wiadomo o tych pierwotnych i o wszystkich innych, dawaj mi znaka. Dobra. Ja muszę to podciągać pod firmę. A wracając do twojego kolegi, tak? Mhm. Trzepią go na każdym kroku. Ale to z jakiego powodu? Może był powiązany z tą całą akcją w takim razie? Bo z tego co widziałem, to aresztowali właśnie chyba tych chłopaczków z osiedla, nie? Z czego to, co wiem, jest podejrzany o ucieczkę z więzienia. Ale za co został zatrzymany? Bro. Za udział w strzelaninie. No właśnie. A w jakiej strzelaninie? Wtedy w tej na Burton? Tak, na Burton. A kto się strzelał? Nie zgadnę, pierwotni. Tak. No właśnie, czyli to może być coś poważniejszego, dlatego trzymaj się lepiej od nich z daleka, ale zarazem informuj mnie, gdyby coś było na rzeczy. Gdybyście planowali na nich wjechać czy coś, lepiej dajcie mi znaka, żebyście nie stracili za dużo ludzi. Ale dziwne, że tutaj wagosi się aż tak zainteresowali tym terenem. Wiesz co, musiało dojść do jakichś spięć na poziomie organizacji. Skoro czerwoni zaczęli się panosić, to musieli jakoś uderzyć wagosów, ale to chyba jest legendarna chwila, kiedy wagosi wyszli poza South Central, nie? Także no to też trzeba bacznie obserwować. Dobra, bardzo mi pomogłeś. Co do tego parkingu, to nie zdziw się, jak te samochody znikną. Jeżeli będzie trzeba, to będziemy musieli jakoś to sprytnie oddelegować. Dobra, jakoś to ugram. Ogram to jakoś u komendanta. Ale nie powiem, że będzie łatwo. Dobra, tam będzie dobrze. Trzymaj się, dzięki za informację. Siema, siema. Moi drodzy, czyli wszystko jasne. Musimy odzyskać samochody QuickJ'a, a zrobimy to wykradając je z parkingu policyjnego. Poczekamy do zmierzchu, bo to rzeczywiście jest dobra akcja na wieczór. A teraz, kochani, zrobimy coś, na co czekacie. Mianowicie, lubicie wątek z Emily. A jak dobrze wydedukowałem z komentarzy, to uważacie, że Emily wcale o niczym nie wiedziała. Mam na myśli, nie wiedziała o tym, co jej ojciec knuje. Więc moi drodzy widzowie, zrobimy to tak.
Jest jedna osoba, która może nam rozjaśnić sytuację. Jest w trakcie namierzania. Zajmuje się nim Jesse, czyli Jacob. I słuchajcie, chodzi o chłopaka, byłego chłopaka, który w tamtym dniu podczas tej całej strzelaniny był w apartamencie. Także musimy tego gościa dorwać i jeszcze raz z nim pogadać. Wyciągnę z niego co się da i wtedy podejmiemy kolejne działania względem Emily i jej ojca. Jakby jej ojciec za bardzo kombinuje. Ja bym się nie zdziwił, jakby on był jakoś powiązany z Rexonem, tak szczerze. To dziwnie się wszystko zgrywa w czasie, także zobaczymy, moi drodzy, do czego to teraz dojdzie. Halo, halo, Jacob? No, cześć, hej, stary, mam go, tego chłopaka, nie? No i gdzie go masz? No przyjedziesz, to pojedziemy, nie? A gdzie jesteś? Na Oście. Kurde, dobra, to już tam podjeżdżam. Będę za 2 minuty. Dobra, widzowie, czyli jednak Jacob go ma. To się bardzo dobrze składa, bo musimy tego gościa dorwać. Nie spodziewajcie się nie wiadomo czego. To jest proste sprawdzenie tego, co w zasadzie jest oczywiste, ale musimy mieć pewność. Znaczy oczywiste dla was, dla mnie... O kurde. No, dzisiaj to jest jakiś nieprawdopodobny dzień, moi drodzy. Dobrze, kochani, jest Jacob. Czas podziałać. Cześć, cześć. No, słuchaj, właśnie wygląda? Się zorientowałem, nie ma Axela, więc muszę... Chłop się kręci wokół Rockford Plaza. Ale jak to nie ma Axela? Jak... Nie ma Axela, idę go szukać, okej? Okay? Ja muszę znajdź go, stary, on jest w słabym stanie psychicznym teraz. Wiem, gdzie jest ten gościu? Muszę jechać. Gdzie on jest? Wokół Rockford Plaza się kręci. Kurde, widzowie, oby go odnalazł Jacob, bo Axel jest w opłakanym stanie, nie mógł nigdzie daleko pójść, no bo, no wiecie. Więc, kurde, no dobra, jadę na tą plazę, Rockford Plaza, moi drodzy, znaleźć tego gościa, ale przy okazji też się porozgląda może za Axelem, nie, bo to jest niebezpieczna sytuacja. Kurde, nie mogę też tego gościa stracić, bo muszę go dorwać, nie po tego kazałem szukać. Dobra, zostawiam Axela dla Jacoba. Gdzieś tutaj chyba. Ale co on by tutaj robił w tych rejonach? Jak ja go mam szukać, kurde? Nie, to jest zupełnie inna dzielnica. Moi drodzy, ja straciłem orientację w terenie. Patrzcie, co ja robię. Komisariat policji, ja szarżuję po trawnikach. Boże, Dwayne, ogarnij się. Ej! Zaraz, widzowie, to nie jest to Camaro? Ty, to jest chyba to Camaro! Właśnie! Dobra. Przecież on jeździł Camaro, moi drodzy. Co, on za mną jedzie? Życie mu niemiłe. Pojechał dalej, dobra. Właśnie, kurde, ja w ogóle ten... Jak mnie zobaczy, to pewnie będzie uciekał. Ta, moi drodzy, tak czułem, że będzie uciekał. Kurde, a jeszcze nie mam GTR-a. No, to będzie ciężkie, muszę zobaczyć, co BMK potrafi. O kurde, teraz też na pewno będzie próbował uciec. Gdzieś tu pojechał, jest, jest. No to się dobrze nie skończy, kurde, widzowie. To się dobrze nie skończy. Już od razu jakieś pościgi. Ja bym chciał znowu jakiś normalny dzień w tym życiu gangstera, moi drodzy, a nie jakieś strzelanie, jakieś inne rzeczy. Muszę go zablokować. Wyłaź! Nie rób nic, nie rób nic. Stań sobie wygodnie. Pamiętasz nasze ostatnie spotkanie, co? Gdzie jest Emily? Nie wiem, nie wiem. Jak to nie wiesz? Bałem się z nią spotkać. No to dzwoń do niej teraz, miejsca, już. No i co mam powiedzieć? Że chcesz się z nią spotkać. No już dzwoń do niej. Tutaj bliżej mnie, żebym słyszał. Halo, Emily? Możemy się spotkać? Ta lokalizacja. Gdzieś za miastem. Gdzieś za miastem. No dobra, to przyjadę. Cześć. Co masz w kieszeni? No, telefon tylko. Nie ruszę się. Jakaś broń tu? Nie mam. Na pewno? Zobaczcie tylko broń, to cię zastrzelę. Jedziesz, jadę za tobą. Nie robisz żadnych głupich rzeczy. Jak odjedziesz, to zobaczysz. Dobra, widzę, musimy to kontrolować. Jedź! Dobra, Emily teraz się nie będzie spodziewać, że my też tam będziemy. Także sobie to dobrze rozegramy. Ciekawe, co robił na Rockford ten cwaniaczek, kurde. Może szuka kłopotów, albo może zbiera informacje dla swojego... ex-teścia, Christophera, moi drodzy. To wiele tłumaczyło. Zobaczymy. Zaraz to wszystko ustalimy. Mam pewien plan, jak wyciągnąć z niego informacje i zamienić za jednym zamachem. Koniec zabawy w kotka i myszkę, moi drodzy. Dobra, to w sumie jest spoko miejsce, moi drodzy. Yo! Jest jakaś chata. Nie wiedziałem, że ktoś się tu wybudował. A może to jest jego chata, moi drodzy? Zobaczcie, moi drodzy, Alcatraz też widać. Co jest? Co to za chata? Emily? Kolegi. Mm. Cześć, Dwayne. No. W końcu was mam, w takim razie. Chyba mogę zaczynać. Wiedziałem, że z nim jestem. Chodź tu. Dobra, Emily, koniec tych bajeczek. Co ty robisz, Dwayne? Powiedzcie mi, co jest do cholery grane. Nie wiem, to ty nic mi nie mówisz. Zawsze po prostu
ja jestem szczera z tobą, a ty nic mi nie potrafisz wytłumaczyć, tylko cały czas rzucasz jakieś oskarżenie. Ja nie wiem już. Sam. Co robiłeś w domu Christophera, apartamencie Freedom Tower? Zasłonił to mnie, że i co was łączy z nim? No mówię. Lepiej ci, gadaj. Rozwalę mu łeb, Emily. Dwayne, nic mnie nie łączy z moim ojcem. Cały czas jestem z tobą szczera, nic mnie z nim nie łączy. Nie mam z nim w ogóle kontaktu. Nie wiem, nawet ze mną nie potrafisz porozmawiać. A o czym mamy rozmawiać? Po tym, co było ostatnio? Dziwny trafny helikopter też sam przyleciał, co nie? Także zamieniam się w słuchal, bo ten gościu zaraz straci łeb. A ty będziesz kolejna. Ale ja naprawdę... Naprawdę nic nie wiem. Dobra, powiedz mu prawdę. Jaka jest prawda? A może ty wiesz coś więcej, co? Odpatrzcie śmieciu. Powiedz to, Emily. Ale co mam powiedzieć? Ja nie wiem, o co ci chodzi. Uduszę go, Emily. Gadaj. Co twój ojciec chce ode mnie? O co tu chodzi? Co to za gra? Ale ja nie wiem, co on chce od ciebie. Gadaj, Emily, nie żartuję! Ale ja nie kłamię! A. Twój kolega zaraz się wykrwawi. Jak tak dalej pójdzie. Emily. Co ja mam powiedzieć? To dobra, ja powiem. Gadaj. On chciał cię kontrolować. Płacił nam, żebyśmy obserwowali cię cały czas. Nam? Tobie, Emily? Czy tobie? No mi też. Ona miała się z tą spotykać specjalnie. No proszę. Nie. No proszę. Wybacz, musiałem to postrzelić mnie w kolano, no. Twój koleżka krwawi, Emily. Mam udać dodatkowy wylot? Co ci ojciec kazał robić? I kogo jest to mieszkanie tutaj? Ja nie wiem, kogo to jest mieszkanie. No jasne. Lepiej naprawdę. Po prostu grać wielkiej niewiedzącej. A jednak twój koleżka coś mówi. No tak, no to jeżeli widziałeś z moim ojcem, no to na pewno coś wie. Nie widziałem go z twoim ojcem, ale widziałem go w mieszkaniu twojego ojca. No. Dobra, kolego, ty więcej poprasz. Co jeszcze? Wiesz, że po takiej postrzale zaraz... Ja wiem. No. Spokojnie. No jak wiesz, to lepiej gadaj. Chyba, że ci mało. Ja już ci wszystko powiedziałem. Co mam ci powiedzieć więcej? Kiedy ostatni raz się z nim widziałeś? Zapytaj to pewnie. Kiedy ostatni raz widziałeś się z nim, Emily? Byliście przy tym razem? Czy byłeś przy tym? Dostałem telefon, że wyjeżdża. A Emily była przy tobie wtedy, kiedy dawał wam rozkazy? Czasami tak. Emily, co ty grasz? No nic nie gram. Gadaj, Emily. Dwayne, mówię ci, że ty, dziurawy, idziesz tu przede mną. Patrz, jak twój koleżka kuleje. Ja naprawdę nie wiem, o co chodzi. Dwayne, proszę, porozmawiamy normalnie, a nie... Rozmawiamy. W tym przypadku jest to normalna rozmowa. Jaką prawdę, człowieku, jak ty jesteś chyba jakiś, nie wiem. Idź, pozwoliłem stanąć, idź. O jakiej prawdzie ty mówisz? To, że byliśmy w związku, mogę powiedzieć, że byliśmy w związku. Ale no, co dalej z tym? Słucham dalej. No co, no, tak jak mówiłam, jak wspominałam tobie na zlocie, że on był moim byłem. Puścią. Ale proszę. Znaczy, ty jesteś, kurde, nienormalny? Czyli jednak coś jest więcej na rzeczy. W sumie. Dla mnie to w sumie lepiej, że ją zastrzelisz. No proszę. Zresztą on mówi, że jak coś będzie, to mam się was pozbyć. Emily, skacz! Emily, jesteś cała? Cholera, nie ma jej. Jestem. Co to za mieszkanie? Ucieka. Gdzie on jest? Cholera! Kurde! Broń mi padła! Za nami! Poczekaj, o! Muszę wyjąć drugi! Wsiadaj! Dawaj, wsiadaj! Musimy go dorwać! Kurde, moi drodzy! Emily miała rację! Nie, dobrze, musimy dorwać tego skurczybyka teraz. Dobra, jesteśmy we dwójkę, damy rady. Ja pierdzielę! Kto by pomyślał, kochani? Kto by pomyślał, że macie rację? Cholera, wasza intuicja, widzowie, jest na wagę złota! Kurde, tylko gdzie on teraz mógł pojechać, widzowie? Gdybym był tym gościem, to bym pojechał do miasta. Nie no, mam nadzieję, widzę, że w dobrym kierunku pojechałem. Jest, mam go! Kurde, skubaniec. Jest, dobrze. Jest, dobrze, widzowie. Wracaj tu! Stój. Nie ruszaj się! Idiota. Biorę go. Gdzie teraz idziemy? Jedź za mną. Kurde, by tu policja się nie zjechała, widzowie. Ale akcja. Kurde, takie fajne auto, moi drodzy. Dobra, wkładam go do tyłu. Dobra, spadamy stąd. Ale jasna. Kurde, chciał uciec kubaniec. Teraz się nie wymiga, moi drodzy. Teraz gościu się nie wymiga. Ale ciężki! O cholera. Co teraz? O nie! Kurde! Trafiłaś go. To jest trup. Wszystko dobrze? No, tylko trochę... No wiesz, jestem trochę roztrzęsiona. To jest jakby mój pierwszy raz, nie? No. Spokojnie. Usiądź sobie. Ja zobaczę, czy coś przy nim nie zostało.
Cholera, widzowie. Nie sądziłem, że to się w taki sposób zakończy. Kurde, tak blisko. No nic. Niestety nic nie poradzimy. Jak tam? Jak się czujesz? Nie wiem, trochę tak dziwnie. Za dużo emocji mam w sobie, nie? No, pierwszy raz zawsze jest najcięższy. Będziesz go to niestety pamiętała do końca życia. Słuchaj, może zmienię trochę temat. Mam telefon. Rzeczywiście był w kontakcie z twoim ojcem. Cały czas. Ale nigdzie nie widzę tutaj rozkazu, który teraz popełnił. Czyli twój ojciec wcale nie kazał mu ciebie zabijać. Tylko mnie. Pytanie, czy zrobili coś wcześniej razem i to obgadali, czy to była jego indywidualna kwestia? Nie wiem, no oni są... To jest chore po prostu, to jest... Nie wiem, sama już to o tym myśleć, ja... Boże. Mimo wszystko, ja też niepotrzebnie zrzuciłem na ciebie całą winę. Rzeczywiście, nawet z tych wiadomości wynika na to, że nie miałeś z tym nic wspólnego. Może na początku coś tam twój ojciec chciał, ale jakby to, co teraz się dzieje, to wyszło poza kontrolę. Twój ojciec jest naprawdę niebezpiecznym człowiekiem. I coś czuję, że to jest dopiero początek jego działań. Także lepiej było, jakbyś totalnie ograniczyła z nim swój kontakt. Ja nie mam z nim kontaktu żadnego. Natomiast gdyby coś było na rzeczy, próbował się z tobą kontaktować, ja muszę o tym wiedzieć pierwszy. Dobrze. Jak już to dostaję wiadomości z zaszyfrowanych numerów i to są, że takie prośby, żebym, wiesz, z nim porozmawiała, żebym przyjechała do niego. No ale wiesz, ja to po prostu ignoruję. No, rozumiem. Tak jak mówiłeś tam któregoś dnia na firmie, że po prostu mamy na siebie uważać i w ogóle, no to tak. Trochę też dlatego też mi nie było, bo się zaszyłam trochę. No i to był mój błąd, przepraszam. Nie powinienem. Nie, no, okay. Teraz musimy połączyć szyki w takim razie i... Dobra, jedź teraz do domu, ja tam wyślę kogoś z Quicka. Dobrze. No, wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję, że muszę tutaj autko podrasować trochę się. Dobrze się posłużyłaś tą bronią. Robię no, tak dalej. Jak uczyłeś, nie? No może coś z tego będzie. Nie ma to jak, moi drodzy, zastrzelić swojego byłego, co nie? Chyba sam się tego nie spodziewał nasz kolega, no ale jak to mówią, miłość jest bolesna, moi drodzy. Do zobaczenia. Do zobaczenia w kontakcie. Dobra, widzowie. Uważaj na siebie, nie? Zostawię te sprawy tak tutaj. Nie zasługuje ten gościu na nic innego. Działa z osobami, które nie, którym się nie okazuje szacunku. A Emily? Chyba się zgubiła, moi drodzy. Tam jest wyjazd. Jadę się przygotować, widzowie, na wieczór, bo wieczorem musimy jeszcze grabnąć dwa fajne samochodziki. Moi drodzy, zaraz padnie mi bateria, ale chciałem wam tylko powiedzieć, że lada moment widzę się z pewnym przystojniaczkiem, który jest taki sam jak ja, czyli widzę się swoim bratem bliźniakiem Oshio. I przy okazji wykorzystam go do tych mięsnych celów. Wiecie co? Ja muszę mu powiedzieć, co się stało z Raxem. Ciekawe, jak zareaguje. Plus dodatkowo pomoże mi grabnąć furę QuickJ'a, moi drodzy. Wiecie, ja nie będę tam sam tego robił. Nie mam ludzi teraz, którzy mogą mi pomóc, a Oshio powinien się sprawdzić. Chciałeś się widzieć? Chciałem się widzieć. Słyszałeś o tym, co się wydarzyło? W sensie? Między mną a Raxem? Nie słyszałem, co się wydarzyło. Możesz opowiedzieć. Grax pokazał mi swoje prawdziwe oblicze i próbował mnie zabić, żeby uzyskać dostęp do nanotechnologii. A co, sprawdziłeś, co było w tej substancji? Czy tam tabletkach? Co on ci tam dał? Lokalizatory. Także... Nie mówię, że ci ufam w 100%, ale miałeś rację. Grax mnie próbował wykorzystać. Tak jak ja teraz wykorzystam ciebie. Nie powiedziałbym, że wykorzystasz, ale po prostu będziemy współpracować. Może jak wcześniej. Ale co o tym myślisz? Moim zdaniem po prostu teraz pokazał, że nie ma gruntu pod nogami i się chwyta tak naprawdę poręczy, więc no już nie myśli, co robi, tak? Już co to za pomysł, żeby zabić własnego brata, żeby zdobyć jakąś nową technologię. Totalnie nieludzkie, no ale czego by się spodziewać? Dobra, co trzeba zrobić? Dwa auta do zgarnięcia. Wybierz sobie, które chcesz, ja biorę X7 na policyjnym parkingu. Nie wiem, jak to zrobisz, ale ja mam pewien plan, także... Okay. Musisz wejść ze mną równo. Dobra. Aby się udało. Dawno nie robiłem takich rzeczy. No i gdzie ten Oshio? Tak, coś czułem, że będzie miał problemy. Dobra, biorę X7. Który? Sraki!